Mamy dane dwa wektory: wektor A i wektor B. Widzimy, że każdy z tych wektorów ma dwie składowe, jest opisywany przez podanie dwóch współrzędnych, więc widzimy, że to są elementy dwuwymiarowej przestrzeni i to są elementy dwuwymiarowej przestrzeni współrzędnych, o której mówiłem w poprzednim filmie, więc może teraz przypomnę, czyli A należy do R2, czyli rozważam tutaj rzeczywistą przestrzeń dwuwymiarową. Te współrzędne są rzeczywiste. No, i b należy do tej samej przestrzeni, też należy do r2. O r2 mówiłem w poprzednim filmie. A w tym filmie zastanowimy się, jak można takie dwa wektory do siebie dodać. Co to znaczy dodać do siebie takie dwa wektory? Co dostaniemy w wyniku tego dodawania? Pierwszy pomysł na to, jak zdefiniować dodawanie, jaki przychodzi ci pewnie do głowy, to taki, żeby dodać do siebie odpowiednie współrzędne, no bo każdy z tych wektorów ma dwie współrzędne. No to to, co się nasuwa, to jest, żeby dodać pierwszą współrzędną do pierwszej współrzędnej i drugą współrzędną do drugiej współrzędnej. No i tak właśnie się dodaje wektory. Czyli tutaj będziemy mieli wektor o współrzędnych, które są sumami odpowiednich współrzędnych. Czyli jako pierwszą współrzędną będę miał sumę pierwszych współrzędnych, czyli 6, dodać minus 4. No jako drugą współrzędną będę miał minus 2 dodać 4. Przepisałem po prostu współrzędne tego wektora i współrzędne tego wektora. Widzimy też przy okazji zaletę takiego zapisywania wektorów jako kolumn, bo od razu widać, co do czego się dodaje. Po prostu dodajemy to, co jest w tym samym wierszu do siebie. No dobra, no to tu wykonam te proste działania i co dostanę w wyniku? 6 dodać minus 4 to jest po prostu 2, minus 2 dodać 4 to też jest 2. Czyli w wyniku dostaję wektor o współrzędnych 2, 2. Takie są składowe tego wektora. No dobra, tutaj mam narysowany układ współrzędnych, po to, żeby teraz przedstawić interpretację graficzną tego, co tutaj zrobiłem. I narysujemy sobie te wektory. Zastanowimy się, jaka jest interpretacja, interpretacja graficzna dodawania. Czyli zacznę od narysowania wektora A. Powiedzmy, że on będzie zaczepiony w początku układu współrzędnych, czyli jego początek będzie tutaj. I teraz muszę się przesunąć o 6 jednostek w prawo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo pierwsza współrzędna jest na 6. I o 2 do dołu, bo druga współrzędna jest minus 2. Czyli ten wektor będzie się kończył w tym punkcie. I tutaj sobie narysujemy strzałeczkę. Czyli tu jest początek wektora. A tu, gdzie strzałeczka, jest koniec wektora. On pokazuje, że przesuwamy się o 6 w prawo i o 2 do dołu. No ale tak jak mówiłem, taki wektor może być. Zaczepiony gdziekolwiek, niekoniecznie w początku układów współrzędnych, więc mogę go sobie przesunąć. Ja to zrobię tutaj kopiując i wklejając. Mogę ten wektor na przykład przesunąć tutaj, czy gdziekolwiek indziej, czy tutaj. I to nadal jest ten sam wektor, tylko po prostu zaczepiony w innym punkcie. Ale ten punkt zaczepienia nie jest dla nas istotny. Ważne jest, że ten wektor pokazuje, że przesuwamy się o 6 w prawo i o 2 do dołu. I to go definiuje. No dobrze, teraz narysuję wektor B. Znowu zacznę od takiego wektora zaczepionego w początku układów współrzędnych. I tutaj mamy współrzędne minus 4, czyli o 4 w lewo. 4 w lewo i o 4 do góry. Czyli ten wektor będzie wskazywał ten punkt. Tutaj dorysujemy mu strzałeczkę. No i znowu mogę sobie tutaj ten wektor dowolnie przesunąć, nie przywiązując się specjalnie. Do tego, w jakim punkcie on jest zaczepiony. Mogę ten wektor rozważyć jako wektor zaczepiony w tym punkcie, czy wektor zaczepiony gdzieś, gdzieś tutaj. Dobrze. No to teraz narysuję jeszcze ten trzeci wektor, który jest sumą tych dwóch wektorów. Który jest sumą tych dwóch wektorów. No to tym razem musimy zacząć. Znaczy, no możemy zacząć znowu w początku układów współrzędnych. I tym razem musimy się przesunąć o 2 w prawo i o 2 do góry. Czyli to będzie taki wektor. Tutaj jest koniec tego wektora. No i teraz jak się ma ten pomarańczowy wektor do tych dwóch wektorów, które wcześniej narysowałem? Jaki jest związek między nimi? No cóż, interpretacja graficzna tego dodawania jest, jest taka, Wektor możemy myśleć na przykład, jeżeli myślimy o wektorze położenia, ale to dotyczy wszystkich wektorów, takich, co opisują prędkości, przyspieszenia, czy jakiekolwiek inne wielkości fizyczne, czy niekoniecznie wielkości fizyczne. W każdym razie możemy myśleć na przykład o położeniu, żeby się na czymś skupić, czy też o wektorze przesunięcia. Czyli tutaj mamy wektor, który przesuwa nas o 6 jednostek w prawo i o 2 do dołu. No co to znaczy dodać do siebie te dwa wektory? To znaczy, że najpierw przesuwamy się. Za pomocą tego wektora fioletowego, czy też różowego, nie, nie jestem pewien, jaki to jest kolor tak do końca. A potem przesuwamy się zgodnie z tym wektorem zielonym, czyli dodawanie będzie polegało na tym, żeby w końcu tego wektora A umieścić początek tego wektora B. Od ja mam tutaj skopiowany ten wektor B, więc mogę to sobie zrobić. Czyli najpierw się przesuwam zgodnie z tym wektorem A. Do tego punktu, następnie z tego punktu startuję, przesuwając się zgodnie z wektorem B, czyli tutaj umieszczam początek wektora B, i co się okazuje? Że wtedy koniec wektora B wskazuje dokładnie to samo miejsce, które wskazała suma tych dwóch wektorów. Czyli widzimy, że to się bardzo dobrze zgadza, że ta suma polega na tym, że najpierw poruszamy się zgodnie z wektorem A, następnie dochodzimy do tego punktu, następnie tutaj. Stawiamy początek wektora B i patrzymy, gdzie wskazuje koniec wektora B i ten pomarańczowy wektor jest po prostu sumą tych dwóch. No dobrze, a co by było, gdybyśmy dodali je w odwrotnej kolejności, czyli najpierw byśmy dodali że najpierw byśmy napisali wektor A. Przepraszam, najpierw byśmy napisali wektor B, a potem byśmy napisali wektor A. No to wtedy ta suma. Oczywiście by się nie zmieniła, dlatego że. Znowu dodajemy do siebie te same liczby, czyli tutaj mamy minus 4 plus 6, tylko te same liczby dodajemy w odwrotnej kolejności. Minus 4, minus 2 i dodajemy znowu wektor o współrzędnych 2 i 2. Czyli teraz muszę to dodawanie graficzne wykonać w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw poruszam się zgodnie z wektorem b, czyli powiedzmy, że wezmę ten wektor b, który tutaj mam narysowany, a potem do jego końca muszę przyczepić początek wektora a. No to ja sobie tutaj skopiuję ten wektor. Stąd. Tutaj mam go. Na przykład. Wszystko jedno, który wezmę. No i teraz go tutaj sobie wkleimy. Czyli muszę przenieść początek wektora A w to miejsce, gdzie kończył się wektor B, czyli tutaj. Przenoszę. No i co? No i widzimy, że jak teraz narysuję sobie. Ten wektor, który łączy początek wektora B z końcem wektora A, to będzie taki wektor, to będzie dokładnie taki sam wektor, jak ten, który tutaj narysowaliśmy, wektor o współrzędnych 2, 2. Więc tak czy inaczej, wszystko, w jakiej kolejności my je dodamy, dostajemy ten sam wynik. Czy najpierw pójdziemy tak, a potem tak, czy najpierw tak, a potem tak, w sumie dostajemy to samo. I to oczywiście jest związane z tym, że dodawanie tych współrzędnych jest przemienne.